Jak w sumie zwykle w takich grach, nie? Dobra, bo oni mi tam coś mówili o sprincie. Na L3? Łomatko. Ucieczka! Wow, jaki mam wślizg szalony! Ej, czuję się trochę jak w tym. Jak w Mirror's Edge teraz. No biegnij! Ślizg! No wstawaj! Wstawaj, 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 ślizg! Wstawaj! A teraz gdzie idziemy? Łomatko, skoczyć dalej lub wyżej, przytrzymaj i naładuj skok. Matko! Teraz to już identycznie jak Mirror's Edge. Kosmos jakiś! Aha. A teraz gdzie? Bo ja sobie pobiegłam w tę stronę, a może wcale nie miałam biegnąć w tę stronę. Tutaj. Tu, skacz! Kurde, no! To nie jest takie proste. R3 uderzenie. Wow! O nie, skaleczyłam się w rączkę. Pierwszy Horizon ma niby dostać remake, ale to tylko plotki, o. Cześć, wspaniolek. Mirror's Edge wyprawia mnie o mdłości, tak kręciła ta kamera, o nie. Przepraszam, Hotaru. Ale fakt jest taki, że ja nie umiałam za bardzo grać w Mirror's Edge na padzie. Tak zobaczymy, jak tutaj będzie, bo... No trochę na razie nie mam wyboru. Aha, tego nie można rozwalić? Tamto mogłem rozwalić, a to nie? Może to rozwalę. Chyba, że mogłam rozwalić, a ja nie ogarnęłam. Zbliż się... Nie, no nie da się. A, da się, ale z innego punktu. No właśnie, Mnichu. Widziałem też Demon's Souls menu konsoli. Tak, Precelek gra w Demon's Souls. On sobie kupił PS Plusa i szaleje teraz na mojej konsoli. Na razie wiele gier nie mamy tutaj. Głównie ja instalowałam jeszcze parę gier z PS4, ale no z PS5 tak bezpośrednio to nie mam za wiele gier. No poradziłam se bez was. Here, take this. A radio? Put it in your ear. It is tuned to our frequency. You've been busy. They were looking for you. They found me. You need to move now. Wait, what's your name? Sortleg, one of the last of my clan. I am here so you will not be the last of yours. Keep moving. Fast and quiet. Go. Ale jakoś się po mnie nie wróciłaś. Ucieknij z placówki tab. A nie wiem, jacyś tacy jesteście. Nie do tantagowania. I hear you. Myślałam, że to... Jak to podkreśliła, że to jej konsola, no... No moja. Nagrywałam Mirror's Edge, ale nie wiem, czy Catalyst całe nagrywałam. Czy streamowałam, już nie pamiętam. Chyba nagrywałam. Bo była właśnie pierwsza część i druga. Pierwsza część Mirror's Edge to był mój pierwszy let's play na kanale w ogóle. A drugą część, no to dużo, dużo później. Nie no, w sumie jest podział, ale no to jest, to był prezent głównie dla mnie. Ja się tam dzielę, ale no przypominam tylko, że to jest twoja konsola. Matko, jakieś wiertarki. Czy ja mam znaleźć jakąś broń? Czekajcie, bo oni mi tutaj wyświetlają zadania. A gdzie ja mam dostęp w ogóle do tych zadań? Czy on jest tutaj czasem? Nie. Ucieknij z placówki tab. No, tylko tyle mam na razie. Dobra, tędy chyba. Kłócaj. Bo na razie wiele nie umiem, to
Tak dziwnie się poruszał, ona wchodzi w ogóle na te rury tu. Dziwnie. Czyli Catalyst nagrywałam, okej. Okay. Już nie pamiętałam, czy go streamowałam, czy nagrywałam. Właśnie. Pracelek musi mi opłaty. W naturze. Wydawać. Nie. Tupią tam na górze. Żołnierze. Dobra, szybko! O nie. I co teraz? Czekajcie, bo ja... A, tu! Uff. Tak, wal w ścianę, nie? Sodas? Can you hear me? Where is everyone else? Did they get out? I'm making sure they do. Are you safe? For now, I think. Let me worry about the others. Just keep moving. Dobrze, staram się. Staram się uciekać. Co tu się dzieje? Czemu ja tu nie mogę zbierać rzeczy jakiś? Ja bym chciała już coś zbierać. Aha. Czekajcie, bo mi się mylą przyciski. Nie wiem, czy dobrze idę w ogóle. Chyba dobrze, bo się gra zapisała. Zrobiłem woja, ale takiego świętego, co cudów mógł używać. Bałem się, że tych całych traw będzie mi brakować. O nie! Nie wiem, jak ja obejrzę dzisiaj stream, już trzeci raz nie miałam internetu. Może jakieś problemy. Na sieci, na linii. Przykucnijcie za pomocą, utrudni wrogom wykrycie ciebie, gdy wróg... Fajnie, że zdążyłam przeczytać, dzięki. Skradanka to nie mój motyw. Dobra, jestem kucnięta, to na pewno. Ja z tą perspektywą mam problem, w sensie, no, mi się wydaje, że ona na przykład teraz nie kuca. Czy on tu się patrzy? Dobra, tu są przeciwnicy. I chyba gdzieś tam. Dobra, ten. Ten koleś tutaj łazi? Łazi. Ja nie wiem, gdzie tu on się... Możliwe, że pierwsza śmierć. And talking? Kłopoty tam gadacie. No, już nie powiem. No i sposób, by przemknąć. Dobra, ucieknij z placówki, tap. Dalej to samo. Ucieczka! Gdzie my jesteśmy? Aha, oni se tu łażą. Dobra. Mam nadzieję, że tu faktycznie nie ma nic do zbierania, bo tak trochę aż dziwne. Dobra, oni tu są. Tu nie mogę? Nie mogę. Widzimy ten kontrast wielkości, no. W tej grze jest system walki w ogóle, czy taki parkour połączony z eksploracją? Znaczy, wydaje mi się, że jest walka. Są bronie zarówno od Navi, jak i właśnie od ludzi, bo myśmy byli... nasza postać była no jakby szkolona do używania broni ludzkiej. Więc przypuszczam, że będziemy mieli wszystkie rodzaje broni. Będziemy mogli sobie wybierać, w którą stronę iść, że tak powiem. Wow. Door to the gym is locked. I'll try to find a way through. Stay watchful. Napraw. Wow. Możemy naprawić. Ale to... Rękami? Tak po prostu? Jezu, dobra jest. Okej. Okay. I co, złazimy do nich tam? Nie. Ja nie chcę. Chyba nie powinniśmy tam schodzić.
Idziemy tędy. Gra trwa jakiś czas, a nie ma żadnych pieniędzy do zbierania. No właśnie, czuję się oszukana trochę. Ja chcę pieniądze. Ciekawe, czy będą jakieś pandorzańskie pieniądze. Chyba muszę jednak tam zejść. Ja nie wiem, jak ja mam to zrobić, jak oni tu łażą. Dobra. Mówię, podejdą za blisko ciebie, możesz ich uderzyć naciskając R3. Okej, czyli co? Będziemy się bić? Nie chcę się bić. No to są worki treningowe w ogóle! Mogę ten worek uderzyć? Okej, nie widzieli mnie. Dobra, on tu idzie, to może... Spróbujmy się poskradać. Wybrałeś odpowiednią skórę. Aha! Mówisz, że tak jest, Matro. Kurde, on się tu... O. Tylko nie wiem, czy w sumie tędy powinnam iść, ale zaraz zobaczymy. Mortal Kombat. A! Nie! Dobra, chyba mnie nie widział. Okej. Dobra, chyba mi się udało. Chyba mnie zauważył, ale drzwi mu się zamknęły. Super. Zamordowali mi kolegę, no. O! Już Pandora się wdziera tutaj. Znaleźliśmy jakieś wyjście chyba. Chyba zmierzamy w dobrą stronę. Będzie dużo świecących rzeczy. Matko, gdzie ja jestem? Wzdycha. No, chyba bardzo długo. To jest jak wstęp z Obliviona, chodzimy po dungeonie ciasnym i dusznym, jak się wychodzi w otwarty świat, to takie wow, o. No proszę. Solek? Can you hear me? Zobaczę, czy tu... O, piłkarzyki macie, jak słodko. Ona wchodzi na to tak po prostu. O, mamy nogi. Hello. Fajnie widzieć, że masz nogi. Nie każda postać zawsze ma nogi. To wygląda w ogóle, te świecące elementy mi przypominają skrzynki z Mass Effecta Andromedy. I cały czas mi się wydaje, że to skrzynka jakaś. O, jeszcze dostałam w ryło. Gotcha. Gotcha. You don't gotta worry about this one. It hasn't got anywhere near the fight its sister did. Murderer. Well, aha, to nam siostrę zamordowali. O nie, to Patafian. Once, but now there are no Navi ambassadors. Only Navi obstacles. Mom! Run! Oj, spadliśmy gdzieś do szybu. No i zostawiliśmy kolegę? Mam problem z tym celowaniem w te szyby, żeby je otworzyć. Co to, woda jest? To chyba jakaś pseudowoda. Okej. Wow. Tu coś jest. Czy mogę to zebrać? Nie, co za świnie. Czemu nie mogę tu nic zbierać? To jest aż niepodobne do gier w dzisiejszych czasach. No. Gdzie ja jestem? Tu.
się muszę odnajdywać w ogóle, bo to jakiś kosmos. Świecące niebieskie kwiatki. Powietrze! Pipeline maintenance. To była chyba jakaś drabinka, ale nie korzystamy z drabinek. Drabinki są dla słabych. Czy to znowu jakaś skrzynka? Nie, to jest lampa. Ja chcę skrzynkę jakąś! Ja chcę rzeczy! Roślinność się wdarła. To w ogóle mi się kojarzy trochę z The Last of Us. Jak ładnie. To ja mogę wyjść tędy? Chyba nie do końca chciałam tą dziurą wyjść, ale chyba się nie da. Takie The Last of Us vibes, no właśnie. Czy jakaś piosenkarka? Już miała za dużo do zbierania. No pewnie tak, jak się zacznie otwarty świat, to już w ogóle umrzemy tu. Też na razie ciężko mi powiedzieć, czy będzie z tego jakaś dłuższa seria streamów niż ten jeden. Muszę zobaczyć, na ile mi się ta gra spodoba i na ile będzie otwarta, bo jak będzie zbyt dużo rzeczy do roboty, to może być trochę problem. Trochę nie mam kiedy streamować tego. Biegniemy do światła! Jacie! Ale fajna muzyka. Jak pięknie. Aż w sumie szkoda, że w nocy nie wyszliśmy, bo w nocy jest w ogóle jeszcze cudowniej na Pandorze. Nowe zadanie. Hello? Maybe the others followed the water. Jaka piękna woda. Jak tryska. O, wreszcie mamy jakiś dziennik. Łomatko, mapa. Biom las deszczowy. Fajnie. A wam zasłania, to moja kamerka wam zasłania biomy. Tu są biomy do wyboru. Ukryj biomy, pokaż biomy. No, grafika jest super. Cudnie świat wygląda. Teraz sobie włącz tryb wydajności i zobaczysz różnicę. A, faktycznie. Czekaj. Tu może być. Wow. Ej, faktycznie płynnie i ta kamera idzie. Las Kinglor. Jaki ładny napis. Teraz pytanie, czy chcemy tak grać, czy chcemy mieć lepszą jakość? To jest trudne pytanie. Co my tu mamy? Udało mi się wydostać z placówki TAP i nareszcie znów zobaczyć dom, Pandorę. Poszukaj Soleka i innych ocalałych, być może szli brzegiem strumienia. Okej. Okay. Tu mamy naszą postać. O, będziemy ją ubierać w różne rzeczy. Mamy sakwę. Wow. Będziemy zbierać. Tu mamy dziennik. Wiedza o świecie, postaci. Wow. O kurczę. Czyli mniej wyrazista z lepszą płynnością, tak. A tu mamy sklep. W sklepie oczywiście są rzeczy typowe dla Ubisoftu, bo Ubisoft ostatnio uwielbia wrzucać sklep w swoich grach, zwłaszcza w Assassinach. I można sobie dokupywać różne rzeczy, zazwyczaj skórki. Ja tutaj mam jakieś rzeczy odblokowane, tylko ja nie pamiętam, znaczy nie wiem do końca, gdzie to się odbiera. W sensie, no, na jakiej zasadzie to działa. Bo ja kupiłam edycję specjalną, a tam były jakieś skórki. Tylko no, teraz kompletnie nie wiem, gdzie to jest. Bo to wszystko za żetony jest. W ogóle jakiś zestaw broni zbieracza ruchu oporu.
No, Season Pass jest za 180. Zastanawiałam się ogólnie nad tym, też czy nie kupić takiej edycji z DLC, ale te DLC, tam są chyba z dwa zadania i chyba, nie wiem, nie wyglądają jakoś bardzo ciekawie, więc na chwilę obecną nie kupowałam żadnego Season Passa. No, dodatek jest za 180 zł. Tu są, czekaj, posiadane przedmioty. O! Amulet wojownika. Wzór na łuk wojownika Aranahe. Przedmiot kosmetyczny. Dobra, czyli to są te rzeczy chyba, które wklikiwałam. Malunek na ciele. Jezus. Dobra, może na razie sobie to darujemy. Gra single player, of course, tak. Trzeba zadzwonić do Ubi i powiedzieć mu po angielsku, że życzę sobie odblokować. Jaka cool pizza. To słabizna jak na taką cenę. No, trochę tak, bo tam jest dużo kosmetycznych rzeczy jeszcze w tym Season Passie. Znaczy w sensie, jak była ta edycja specjalna, taka, nie wiem, Ultimate chyba, czy coś takiego, razem z Season Passem, to tam było masa kosmetycznych rzeczy jakiś. Więc to tak, no nie wiem. No na chwilę obecną to średnio mi się to widzi. Chyba, że mi się gra bardzo spodoba, no to wtedy mogę pomyśleć, ale no... Na razie to ciężko powiedzieć cokolwiek. Gonię was! Jelonki pandorzańskie. A właśnie, bo jak się chciałam przyjrzeć tej mapie... Aha, bo ona jest... wow! Ona się tak odkrywa w ogóle. Jest zamglona. To są te góry chyba latające. Alleluja. Jezus, dobra, mapa jest duża. Jest w ogóle dzień, pochmurnie. Pokazują mi pogodę. Wszystko. Nową serię PTR. Jeszcze nie, Hotaru. Jestem strasznie do tyłu z takimi rzeczami na kanał. Przepraszam ogólnie, bo... chciałam wam zrobić ankietę dotyczącą wyboru gry, więc jeszcze trochę poczekacie na nową serię, przepraszam. A, dobra. Czyli pod L1 mi się pokazują te zadania, które śledzę. Gonię was, jelonki! Ło, co to są za ślimoki? Mogę to uderzyć? Coś z tego tryska, ale tak słabo. Tu się coś pali. Chyba mnie to będzie... W ogóle jak czuć na padzie to, jak się pali tutaj. To jest kosmos. Jelonki pandurzeńskie. O, dziękuję Geopardzia za wodę. Twoje zdrówko. Pat się podgrzewa, tak? No, wibracje są trochę podobne jak na Switchu. Bardzo wszystko czuć. W sensie, no, wiele gier przypuszczam, że może z tego nie korzystać. Ale no, jak grałam w Astrobota, który jest taką grą przygotowaną pod PS5 i pada, żeby wykorzystać wszystkie jego funkcje, no to tam faktycznie, tam czuć nawet na padzie deszcz, jak pada, drobne elementy, jakieś tam wiatry. No wszystkie takie rzeczy, które widać, można poczuć też na padzie. I to jest taki kosmos, że nie wiem. No tutaj w sumie też jej kroki tak czuć w tej wodzie, jak ona biega. Co to jest? Zbierz! Delikatnie pociągnij. Jezus. Zbieranie roślin. Łatwo je uszkodzić, aby znaleźć najdelikatniejszą część rośliny. Nie zdążę przeczytać. Co to jest L? Aha, bo L plus... Jezus. Delikatnie. No to delikatnie ciągnę, no. Delikatnie naciśnij R2 i obracaj L, dopóki nie ustaną wibracje. Aha. No, i teraz mogę pociągnąć.
Wow! Leśny wodorost znalazł. Przewodnik myśliwski. O, wyzwanie nawet ukończył. Co to jest? Co, wypadł tu wibrator, tak. A włóknista roślina wodna, użyteczna podczas wytwarzania przedmiotów. Najlepsza jakość słucho. Ja cię kręcę. No dobra. Co jeszcze tu można zbierać? Ciebie można zbierać? Jak ja będę mogła określić, które przedmioty mogę zbierać? Bo to tak nie widać za bardzo. Tak weszłam do tej wody i w sumie nie wiem. Dobra, tu mamy... Czy ja się uszkodzę, jak w to wejdę? No. Trochę się uszkodziłam. W dodatku nie mam jedzenia, więc... Dobra, na razie idziemy po prostu wodą chyba. Chociaż tu ta woda skręca w tą stronę i ja już sama nie wiem. Ale tam coś jest. No to chodźmy tu. Wygląda jak jakaś pseudowioska, nie wiem. Nie, biegną w moją stronę, to chyba niedobrze. Nie, to nie jest wioska, to jest jakiś ten. Jakaś ta miejscówka tych ludzi. Stacja paliw, aha, fajnie. Czy ja miałam tędy iść? Idź śladem wraków pojazdów ZPZ, poszukaj stacji paliw. Aha, bo to mi napisali, a ja tego nie zajarzyłam oczywiście. Kurczaki pandorzejskie. Dobra. Stacja paliw. Ciekawe, czy coś tu jest do zebrania. Szczała! Ja bym szczałę chciała. Pewnie jeszcze nie zbieram, bo nie mam łuku. Biegnę. Nie, oberwał. You see what they kept you from. Your true home. You saved me. You can't keep fighting. Zabiorę twój łuk. Mimo że nie wiem, jak z niego korzystać. Fajnie. You will need arrows. Wood in the underbrush is pliable. You will find it. Simply focus your senses. Odblokowano długi łuk. My senses? Zmysły? They taught you to be human, but you are not we. See the forest as I do. Aha. Fajnie. A jak mam to zrobić? Użyj zmysłów Navi, by znaleźć gęstwinę łucznika. Nie najlepszą pełną grą, która wykorzystuje najlepiej wibracje pada PS5, to Marvel's Spider-Man Miles of Morales. Miles Morales. A, to ja mam... Ja mam jakiegoś Spider-Mana? Mam Spider-Mana 2 chyba. korzystanie... Aha, pod R1. This is your home. It will speak to you, if you let it. Jak mi wibruje. No, fajnie, tylko... Tam coś widzę. Tam są jakieś rzeczy. Ale to ja muszę iść tak daleko? No, tam są jelonki chyba. A tu? No, tu są chyba... O, mogę to sprawdzić w ogóle. A to jest ta gęstwina łucznika. Patyk. Twarde kałęzie tego krzewu przydają się zwłaszcza do wytwarzania strzał. A jak mam to zebrać? Weź. Okay, I got it. Now you have all you need to craft arrows as I do. Przytrzymaj, by wytworzyć strzały. Aha, bo muszę L i wykonaj strzały. You are ready. We should get out of here. Mogę takie wykonywać jeszcze. Dabofed. I need a pot from a Dabofed plant. I'll find one. Don't worry. Near the shore. They grow by water. Ale ja coś tam zdobyłam z wody. Aha, ale to chyba nie to, by otworzyć mapę. Ło, matko. Milesa przed dwójką, o. Myślałem, że patyk ci każą ma coś z tym wytwarzanie i łuk niczym w TR-ze, tak?
Punkt orientacyjny na mapie. Naciśnij X, by umieścić znacznik punktu. Ten znacznik pojawi się na kompasie, by ułatwić ci dotarcie do pożądanej lokacji. No ale tu mam coś zaznaczone, w sensie to... To jest przestań śledzić. No to nie chcę przestawać śledzić. Chcę śledzić. Aha, na kompasie na... O Jezus, ale to słabo widoczne jest. A w co mogę strzelać? Mogę już w coś strzelać? Mogę to sprawdzić? Co to jest? Sprawdź. Drzewo jedno delta. A mogę to zebrać? Chyba nie. Aha. Ale fajne to jest jako takie uzupełnienie wiedzy o świecie, nie? No. Sprawdzać rzeczy. A te na przykład... Bo dużo w tego w filmie nie było. No, nie mieli czasu tak czy siak, nie? To no. Były długie filmy. Ale ten, w ogóle, nie, jeżeli chodzi o PlayStation 5, to bawi mnie taka rzecz, że jak się gra na PlayStation, to Sony nęka was mailami. Ani pokazywałem, na przykład jak się zaczyna grać jakąś grę, to oni tam piszą o tym, że fajnie i że co tam, jak się skończy grę. A teraz znowu piszą do mnie, że w sumie fajnie, że sobie gram w gry, ale mogę sobie zagrać więcej gier, bo tak gram w jedną grę, a to jest trochę lamerskie. Się czuję, że jestem atakowany. Jesteś w obszarze poszukiwań. Aha. Ja nie wiem, czy Batman żartuje, ale pisze, że musisz jeść, żeby mieć zdrową skórę. Znaczy nie, no muszę jeść, żeby mieć zdrowie, mi się odnawiało, ale no problem jest taki, że na razie nie wiem, co jeść. Dlatego się mogę. Gdzie są ci żołnierze? Aha, tam są żołnierze. Ej, nie to. Nieznany zapach zwierzyny. Wow. Czuję smrody. Naciśnij, dobra, no ja już wiem, jak się strzela, tylko problem jest taki, że ja nie wiem za bardzo, czy ja trafię. O, jest w sumie jakieś wspomaganie celowania chyba. O, coś tam trafiłam. Ich. O, tego chyba nie do końca trafiłam. Nie strzelają do mnie! Au! Au! Teraz mi się skończą strzały. Nie uciekaj! A! Dobra. Łomatko bosko. No serio! Jak w Dog's Life, pomarzy pamiętają. W sumie nawet fajna ta gra. Nigdy nie darzyłem Awatara jakąś szczególną sympatią, bo ledwo to znałem, ale klimatyczne to jest RPG-owe. Wszyscy wiemy, że kocham RPG-i. No tak. Masz rację. No, to jest też tak właśnie bardzo podobne asasynowo. No, żeż trafko, no. Dobra. Wszystkich zamordowałam? Czy ja mogę z tych żołnierzy coś, kurde, zebrać? No nie mówcie, że nie mogę. Czy ja go muszę zeskanować? Żołnierz, zwyczajna piechota. No nie powinni mieć jakiejś racji żywnościowych ze sobą. O, to jest to chyba, co mam wziąć. So like I got the Dapafet. On my way back. There were more soldiers. Nie, zakłócenie. Jakieś. Aby. Aha, bo ja mam sakwę leczniczą pełną. A co to jest? Jestem te moje zmysły. Wzrośl. Można używać do wspinaczki i schodzenia. Mają mocne pancerze, nie chowa się
w obronie przy dotyku. Uderzenie zamkniętej wzrośli powoduje opuszczenie się pnącza. Wow. W górę. Co się stało? Aha! Ja sam mogę tak wejść na to. Jaki kosmos. Dobra. Czekajcie, bo ja nie wiem, gdzie ja mam wrócić. Tu był stacja paliw. O. Jakąś inną drogą w ogóle, tak jakby szła. O nie, żołnierze! Gdzie ja jestem? Tu jest jakaś skrzynka. Części zamienne, fajnie, a może dalibyście mi racje żywnościowe? Ja miałam tam iść, ale tam jest ten. Ja nie mam też strzału na takie rzeczy. Zdobyć broń od przeciwników? No właśnie, nie jestem pewna. Teoretycznie powinnam móc, ale w praktyce to nie wiem. Możesz łatwiej dostrzegać wrogów i ich słabe punkty. A, fajnie, tylko ja bym chciała... Weź to. Bym chciała więcej strzał sobie wyrobić. Poza tym ja nie jestem najedzona, no. Czekajcie. Jak tu się robiło te strzały? Ej, bo on tu idzie. Kryje się w zaroślach. Posil się, no fajnie, tylko nie mam czym. Jezus, jak się robiło te strzały? Już zdążyłam zapomnieć. O, teraz nagle się pojawiły. Dobra. Zrobiłam masę strzał. Co ja mam zjeść? Tu nic nie ma do jedzenia. A! Gdzie ja wlazłam? No bo tu nic nie ma. Ciekawe, czy ten zmysł będę mogła jakoś rozwinąć. Pewnie tak. No oni tam łażą. Kurde, no ja się nie wyleczę. Nie nauczyli mnie polować na jedzonko. Rację masz na drzewach. Serio? Szukaj na drzewach. O matko bosko. Ale jak ja mam... Tutaj to nie widzę za bardzo, gdzie. Chyba, że tam. Gdzieś. Bo w sumie można było wleźć na to drzewo. Ale to w sensie jakieś owoce, czy tym coś zabić? Jezus, coś mi tu lata. Co to za komar? Nie wiem, tu jest w dół. No jakieś komary mi tu latają. Nie! Czemu? Jezus. Co to jest? Tu coś jest. O matko.
Premia za idealne zbiory. Gniazdo Jotena. Składnik spożywczy. Fajnie, tylko... Aha, ja to mogę zjeść. No dobra, jedz, ale to mi niewiele dało. O Boziu, dobra. Walić to na razie. Ja przypuszczam, że mnie jeszcze nauczą zbierania tego jedzenia. Na razie to spróbujmy się dostać tam do tego gościa. Gęstwina łucznika. Aha. Aha, bo on mi pokazuje te patyki za tym. Aha, że z tyłu mam go celować pewnie tymi strzałami. A czemu ja nie mam łuku? Ups. No i on tu teraz przyjdzie. Będzie mnie strzelał. I umrzemy. Nie! O, to będzie trudne. Gdzieś schować. Myślę, że ja... Marzę. Tak, wiem, jestem ranna. Au. Zadanie nieudane. Nie udało ci się uratować Soleka. Dzięki. Oh my gosh. I znowu nie mam strzału. Nie mam strzał. Zrób jeszcze raz.